Jedziemy na spotkanie. Krzysiek do Tykocina. Dzień dobry Państwu, jedziemy, jadę na spotkanie. Do Tykocina już parę razy byłem w Tykocinie. Tam jest zamki, nie zamki. Zamki, tak. Żubry. Ale jak ja byłem, to nie było żubry. A to teraz przywieźli. Może żeby teraz. Ludzie sobie mogli oglądać. Nie wiem, nie wiem, powiem. Prawane? Tak. Wiesz, ja słyszę od ciebie, że wiesz? Żeby turyści mogli sobie, wiesz, oglądać taki linii zrobić. Nie będę się sprzeczyć z tobą, bo jak ja byłem jednym człowiekiem, to nie było. A ty chcesz ze mną jakaś podróż dalszą? O. Samochód zapewniony. Jedzenie zapewnione. Nocleg zapewniony. Gdzie, Krzysztof? Przyjęcie na meczu ci pokaźnej. Aha. Zaproszenie. Zaproszenie dostałeś? Tak. Od jednego widza. No. I nocleg wszystko jest. A to trzeba zbadać, czy to nie jest jakiś kawał, Krzysiek, wiesz, jak przyjdziemy, to spojrzysz, bo on mówi, że to teren zamknięty. To zobaczysz, czy to nie jest jakaś... Podpucha. Może Nie, podpucha, bo on był tutaj u nas w domu. Był. A osobiście był, tak? Tak. No. Jeszcze był z kolegą i powiem tobie, nie wymieni jego imienia, nazwiska, ci pokażę pismo i on chciał zorganizować z alkoholem, a ja powiedziałem stop, alkoholu nie. Alkoholu nie będzie. Jak chcesz, to możesz jechać. Okej. Co? Zobaczymy gdzie i kiedy. 8 sierpnia, 23, 29. Dwa turnusze. A to co, to jakieś czasy są? Tak. Chcesz pojechać? Ale to my płacić za to musimy? Nie. Kto płaci? Oni. Tak? Tak. Nie wierzę, Krzysiek. Coś to za jak boko atrakcyjnie brzmi. Jest napisane. No. Poczytamy. A można do niego zadzwonić tam, wiesz? Można. Trochę, wiesz, można. To spokojnie, to zbadamy temat. Wiesz. On? Ja tobie telefonem podam, ja z twojego telefonu dzwonię. Dobrze. Zapytamy, czy wiesz, czy on brzmi wiarygodnie. Nie, to nie jest pucha, nie jest wszystko, to normalne jest. To nie jest pucha, wiesz. Ciężko mi w to uwierzyć. Nie słucham, wiesz. Wiesz, że takie okazyjne rzeczy, wiesz, za darmo. To co, chcesz? Nie wiem, muszę pomyśleć, wiesz. Jedzenie masz darmowe, nocleg darmowy. Ale wiesz, że ja wegetariańskie jedzenie, to może nie ma. Co? Dla mnie. Jest! No. Jakże nie ma? To co, oszalał? Już nie wiem, może oni nie wiedzą, jak zrobić bezmięsne jedzenie. Jest. A gdzie to, Krzysiek? Jak to się ta miejscowość nazywa, czy jak to tam? Kurczę mnie z głowy. Wyleciało? Wyleciało. Ja mam pismo, nie wiem wszystko. O, jedzie pociąg. Jedzie pociąg, daleka. Bo my na Starosielcach jesteśmy, to jest taki przejazd kolejowy. Jedzie. Pociągi zawsze koło Krzyśka domu przyjeżdżają. I długo czekać trzeba. Z Ełku jedzie pociąg do Białegostoku, do Białegostoku i nikogo nie czeka. Tak jest. No ale w końcu już pojechał, można jechać. No, już dwóch rowerzystów. Pojechało i my jedziemy. To jak chcesz. Ja ci zaproponowałem bardzo dobry turniej. Pomyślę. Wiesz, trzeba też zapytać, bo może on powie, że to tylko dla ciebie. Może on powie, że to dla ciebie tylko, wiesz, za darmo. Tak nie, jest atrakcyjne. Ja pytałem się. To ile osób możesz, Krzysiek, wziąć ze sobą? Tak? O! To kto jeszcze by jechał? Ja, ty. Tak? I major. I jeszcze jedną osobę nawet można, tak? Tak. Teoretycznie. I Jacek. A, no. Okej. No. Ale transport masz zapewniony. No. A to czym jedziemy? Samochodem. Czyim? Jacka? Nikim. Oni po nas przyjadą? Tak. Kurczę. Krzysiek, to coś mi brzmi? Nie. A pamiętasz, że kiedyś dzwonił, że samochód chce ci za darmo? Ja pamiętam, tam to było darmo, a to było kawał. Ale rapo, tam to było. No. Okno tam. Dobra. Tam to było pucha, zamknij okno. Już zamykam. Tam to było pucha, a to nie. Sam zobaczysz list. Wiesz? Zobaczę. Jak przyjdziemy, dobra? Zobaczę, bo... Ich odwieziemy, później przyjedziemy do... Wtedy też to brzmiało nawet wiarygodnie, a na koniec się okazało, że to jakiś... Nie. Bo nagrywali z nami i tak dalej. To nie jest podpucha. Okej. To jest, ci powiem, na 200%, wiesz?
pozbycie problemu. Mhm. Nawet ci powiem więcej, lepiej jest. No, wtedy to jakaś na koniec to ta żona tego chłopaka dzwoniła do mnie, że przeprasza go, że on ten samochód... Nie, a co byli dwóch, no, które organizuje ten studencki turnus. O, tak. A. Ale to z drugiej strony, Krzysiek, to ty mówisz na 6 dni, czy ile? Tam. Pierwsze. Tak, od drugiego. Od drugiego do ósmego. To 6 dni. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, nawet 7 dni. Nie. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Szóstego już wyjeżdżamy. Okej. Okay. Ósmego wyjeżdżamy. Rozumiesz? Ale pytam, czy to nie za długo? Nie. A po niej drugi turnus. No. 23, tak. 29. Aha. Nie, no bo jak tam wiesz, tak długo siedzisz, to jakieś tam, czy te tabletki, czy co tam, wiesz, kurde. Ja tabletki biorę. Sobie zorganizujesz, tak? Tak. Wiesz, żeby się okaże, że trzeba wracać może, bo czegoś tam... Nie, ja tabletki biorę. Zobacz, okej. A napój, zejdziemy do sklepu, razem z domu, kupimy, wiesz, napój, i ja zepiję tabletki. Tak jak w domu zepiję, rozumiesz? Nie rozumiem. Tak jak w domu zepiję, rozumiesz? Jasne. Robię herbatę, tam może będzie herbaty poprosić, wiesz, zrobić... I ona zrobi dla mnie. Ja zapiję. A Jacek mnie rozłoży. Wiesz? Bo ta opiekunka dla mnie już powiedziała, możesz pan gdzie chcesz tu jechać. To już jest w porządku. Wiesz, o co chodzi? Tak. Przy okazji, Krzysiek, nie wiem, czy tym mostem nowym jechałeś. Co? O, teraz tym mostem jechałeś nowym? Nie. To taki nowy jest, patrz. Nad torami, czy co tam? Ale my do czego ci nie jedziemy? Tak, bo to jest droga na Warszawę. Tak teraz trochę inaczej jest zrobiona. Bo tu jest taki, wiesz, nad obwodówką. Zaraz będzie drogowskaz, na pewno. Będziemy czytać. O. Tak się zjeżdża z obwodnicy. Tutaj skręcamy, tak? Nie, teraz już cały czas prosto na Warszawę się jedzie. Pierwszy raz jadę. No, tu trochę inaczej właśnie jest. Nie? Naprawdę. Tak. O, tu masz zaraz, chyba są te łyski całe. Naprawdę. Tu jest, o, hotel, dwór Czarneckiego. No. Tak, to tak jak na Warszawę jechać. Tam droga była i jest stara. To boczna jest. O, patrz, już masz te, ile kilometrów dokąd jest. Nie duże. O, tu patrz, pisze do tego. Jeżewo Stare 22, Warszawa 180 km. Ile? 180 do Warszawy. Prawie 200. Prawie 200, tak. Nikt nie liczy 180, tylko 200. Od razu. Tak, bo to 180 to do granicy, wiesz. Nie, tak, do centrum Warszawy, nie? Tam jeszcze trzeba do centrum dojechać. A jeszcze podjąć w kolejce. No, w korku. Autokarem jechałem. O, za 2 km Choroszcz jest. Węzeł tam zjazd do Choroszczy. Ty, a jak do Choroszczy skracasz? To teraz, jak się jedziesz na Warszawę, to w lewo skręcasz. Na tamten za bar, 2 tak? kilometry. Nie, 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 nie. Będzie też takie, wiesz, dwupoziomowe takie rozjazdy będą. I tam by trzeba było, wiesz, zjechać i pod spodem wrócić. To autobus tędy jeździ. Ja teraz jestem, wiesz co? Po naprawdę. No to patrz, może, wiesz, jakoś tam zapamiętasz coś tam. Z tym pismem sądu, Krzysiek, z tym mandatem, o co tam chodzi? Co tam napisali? Prawo odmieni się 20. O, termin, tak? Tak? No. Ale mnie terminicy nie obowiązkowy. Aha, okej. Okay. Dobra, to ja teraz w czasie jazdy to się wybierzemy może, ja wiem. Tak? Może się wybierzemy. O, patrz, Krzysiek, jak na Choroszcz, to tu musisz w prawo, na ten pas byś musiał zjechać. Tu? Tu, tak. I tam wtedy się wjeżdża pod spód tego wiaduktu. O, tak się, wiesz, o tam jak oni tam, o, pod spodem. I tam ja, wtedy. Ja tu rapo jestem teraz. Naprawdę.
Ale to jakby trzeba było, to taksówka, autobus, ktoś cię zawiezie. O, patrz, a tu widzisz, gdzie jest spodem. Ulica jest wtedy. Tam była, nie? Tam droga była. Tak, pod spodem. A my dalej. Jeszcze kawałek. O, Warszawa już za 177 km. Będzie. Za 2 km Tykocin, pisze zjazd na Tykocin. Tylko nie wiem, czy tam chyba dalej pojedziemy na ten zjazd taki lepszą drogę. Albo i tu, kurczę. Ale ty, my tam nie pojedziemy blisko. Pewnie tak. No. Bo to będzie wiesz co? Obstawa będzie. Wojsko. Ale wiesz, no, co? Zamknięte będzie, tak? Nie można tak podjechać. Blisko będzie. Nie. Nawet pojeździć nie będzie można. Do premiera, tak. On będzie tam ochroniarzy swoich i będzie, wiesz, od ludzi oddzielony na pewno, niestety. To będzie zboru. Tak, biuro ochrony rządu. No. Tak. Tak. Bo ma prezydent, premier i Warszawa. Tak, tak, tak. Bo ministrowie nie mają, te mają. Zbor. Zgadza się. Biuro ochrony rządu. Jak chcesz, to możesz jechać. Zobaczymy, no. Jeżeli to nie jest jakaś ściema, jakiś żart. Nie jest ściema. Ci powiem ten, jak się nazywa. Mają. To jest nie żadna ściema, nie? Co, ja urlop bym musiał z pracy dostać, a Jacek tak samo. Co? Urlop z pracy. No. Na tyle dni. A na Warmię chcesz jechać? Na Warmię? No. A kiedy? 10. Jak przyjdziemy stamtąd. 10. Ale czekaj, daj mi powiedzieć. Tak. Jak przyjdziemy z innego kierunku tego starej miejscowości. Tak. To możemy jechać na Warmię. Mhm. I też co mogę przyjechać? 10, 11, 12 do 13. Mhm. Na 5 dni czy na 6 dni? Na Warmii to jest długo. Chcesz, to możesz jeździć na nami. Oj, pomyślę, bo jak ja tak zacznę wszędzie jeździć, to ja na życie ale nie zarobię. Ale będziesz nagrywać, kurczę. A to Krzysiek, wiesz, to z tym nagrywaniem to się tyle nie zarabia, co u mnie w pracy. O, Tykocin tam, dobra. Tykocin. To ile jeszcze? Do Tykocina? No. Jeszcze tak z 10 minut co najmniej. Bardzo ładna trasa taka. O, łódki. No. A Morawiecki, który ma być? Po 19. No to już zapiszę Roman Państwo, jadę do premiera. Może i tak. Na spotkanie przebrałem się trochę. Inne studentki złożyłem. Tak. Takie. Przewiewne. I... Zobaczę, może z której strony przyznać się. Może lepiej Krzysiek go nie zaczepiać, bo premiera? Jeszcze cię zabiorą, wiesz. Premiera? No. I do domu nie, nie zabiorą. Aresztują. O kurczę, czy... jak komizelki nie miał, wiesz? Biuro Interwencji Obywatelskich? Tak. To może i lepiej, kurczę, Krzysiek. My tam nie róbmy żadnych awantur, bo wiesz. To... Nie, ja nie będę robić tak. Wiesz, z premierem nie ma żartów. Oni się boją o niego. Przepraszam bardzo, ja wiem, co to rząd. Wiesz. Pomyślą, że my jakiś napad na niego szykowaliśmy. Nie, nie. Zamknął nas na noc, a dopiero rano będziemy się mogli tłumaczyć z tego. Że tam... A wiesz, że on był doradcą Tuska? Co? Że on był doradcą Tuska wcześniej, Morawiecki. Doradcą? No. Tuska. Tak. A teraz został premierem w rządzie PiSu. Jaka piękna okolica, naprawdę. Takie no. Widoki są tutaj. Z góry na dolinę, jak kurczę. Kościół. Tak, to bardzo ładna trasa, rowerem sobie jechać można. I tak dalej. Zefra. Gotolia.
Bocian na gnieździe siedzi nawet jakiś. Jak ty? No. Jak zobaczysz bociana na gnieździe, to szczęście przyniesie. No, to dobrze. Znaczy, będę miał szczęście. I ja. Zgadza się. Ale akurat idzie kot, przebiegł nam drogę. Na szczęście nie był ale cały czarny. Bo był biało-czarny. Może być czarny, to trzy razy przez lewe ramię plunąć. Splunąć? Tak. Albo odpłukać w niemalowane drewno. Albo odpłukać w niemalowane drewno. Nie, te to malowane to nie pomogą. O, tam to masz drewno. A to też. To plastik. Malowane. Pomalowane tam. O, zobacz się do krów. No. Tak, bo tu bogaci rolnicy są. Ajajaj. Te krowy wypasają. Ale chyba mięso nie dojne. Tutaj to chyba na mleko raczej, nie wiem, powiem ci szczerze, trzeba by każdego pytać, nie? Bo wiesz, każdy może mieć... Nie, wyglądają taka... tłata. To na mięso właśnie, czy co? Na mięso, na mięso. Bo taka ma ten pokna. No. Tłata. Opasione takie. Tak, to takie na mięso, przy... mięso. Puste. Mięso. No. O, kukurydza. Tak. Dla krów trzymają, dla krów, żeby karmić krowy. Pierwsze wyżajcie krowę. Ja ci powiem rabą, tam ginęli nam krowy, kukurydzę po garażu. Ale to kiedyś kukurydzy nie było tak dużo. Ja że nie, po garażu cieli. I my same też gotowali zupę z kukurydzy, wiesz? Z kukurydzy, tak, jasne. Jaka smaczna, no, wiesz? Tak. Jadłeś? Z kukurydzy zupę, tak, jadłem. Co? Jadłem. Ale trzeba dodać trochę albo olejku, albo tłuszczu. Do zupy. Zaraz będziemy mijać miejsce, gdzie lotnisko miało powstać. W Sannikach, koło Tykocina. Co robił? Zupę tobie mamy? Zupę? Wiesz co, akurat z kukurydzy to w Biedronce kupiłem, pamiętam. Co? W Biedronce kupiłem z kukurydzy zupę. Zupę? No. Kiedyś były takie, bo z kukurydzy to tak mało popularne w Polsce jest jednak. O, ale kreczanów nie ma. O, jest dużo kukurydzy. Tak, już żniwa chyba. No, ale niektóre. Niektóre, tak. Niektóre jeszcze stoją. No. Właśnie będzie tak. Ale nie widać, żeby kombajny. Kombajny jeździły? No. Nie, no to może już za późno, nie wiem. Chociaż nie, południe kosić nie dobrze. Kombajny do 21 do 20. Wiem, teraz to nawet i w nocy. Co? Mają w nocy, lampy mają, wiesz. Nie, w nocy. No mówię, do 21. Ty czasem jak wynajmie kombajn, a za godzinę płaci. Zapali lampę na przodu, trzy lampy ma. Tak. Z tyłu ma dwie lampy, na górze jeździć. Świeci się dwie lampy, no kości jak nie wiem. I trzeba robić, bo wiesz, każda godzina zapłacił, to im szybciej skończy, tym mniej zapłaci. To goni wtedy robotę. No. Piknik rodzinny, grochówka, degustacja potraw regionalnych, wozy bojowe, jakieś festyny, koncerty, wystawy. O! Skoczył. Pomylował. Worki pozabierali. Tak? Tak. A, bo ty Krzysiek co, potem w tygodniu zadzwoniłeś do tej gospodarki komunalnej? Nie, do straży. Jak dzwoniliśmy, jechaliśmy w niedzielę do straży, tak. No. Wystarczyło? Co? Wystarczyło? Wystarczyło. Bardzo dobrze. Nie ma. A ile czasu leżały, nie? Ale wiecie, powtórzyłem drugi raz, wiesz. Ja wiem. I? No.
i wiesz. Nie ma. Nigdy. No to gratuluję kolejnej udanej interwencji. Biura Interwencji no. Obywatelskich, Krzysztof. Gratuluję. Dobra robota, no. Ja się musimy jechać. No, jak coś zauważysz, to... Co mówisz? Motocyklista przed nami. Może tam... No, wiesz... Pijane? A co ja myślę? A nie wiadomo nigdy, no fakt. Jeśli nie jest właśnie, lepiej to. Chociaż Krzysiek, jak byłby pijany, to by się przewrócił już dawno. Na motocyklu musi równowagę utrzymać, wiesz. Ja ci powiem... Jeżdżą i się trzymają. Jeżdżą od kierownika do kierownika. A jak jest pijany, to tak, to wtedy widać, bo on tak jeździ właśnie od lewej do prawej strony. Widziałem, że jeździł od prawej do lewej. Bym, 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 bym. Ale to nie ten akurat. Chyba ten jakoś prosto w miarę jedzie. Nie, on jest tam. Ale na motorze. Nie! Na motorze. Na motorze. Znaczy widzisz, przybliżył się. No. Dość zimni i porszczeni. Nie w porządku. Znowu musiał wiedzieć, a po środku nie można jeździć. Nie, on jedzie po środku, bo się boi, że w dziurę wpadnie, jak będzie tak jechał z boku. Bo to droga taka trochę dziurawa jest, wiesz. Ja też tak trochę środkiem jadę, jak naprzeciwko nic nie jedzie, bo... Przedać. Jak go dogonimy, czy nie, zobaczymy. Zależy jak nie. Ale te motory to tam dalej ładne były. Co wtedy byliśmy? No. No. I drogie, no. A to nie ten, ten. Harley jedzie. A zaraz zobaczymy. Harleyem jedzie. Zaraz zobaczymy. Harleyem jedzie, to prawda. Harley. Nie, to Indian był. Niech. Pisało na boku, Krzysiek, wiesz? Indian. Indian. To jest, to są też takie motocykle, to angielskie. Nie wiem. Indian. Tam jest ciągnięte. Tak. O, a tu po lewej Sanniki. To tu lotnisko miało powstać. Co? Tam wioska jest taka, że lotnisko miało powstać wtedy. W Sannikach. A nie powstało. Ale... Przyjeżdżaliśmy na te protesty rolników. Bo ja powiedziałem dla wierzchowców. No. Będzie Jarek. Tak, do Platforma chciała zbudować lotnisko koło Narwiańskiego Parku Narodowego. Tak? Tu Narwiański Park Narodowy, wiesz, mgły, bociany latają, samoloty cały czas by się rozbijały. Ale gdzie? No jakby tu lotnisko zbudowali. Tu ziemia rolnicza, nie... Ziemia rolnicza, tak. A nie lotnicza. A nie lotnicza, to prawda. O, tu jest może coś. No. No fajnie, ale sporo chyba nam uciekł. Takie pokosy, takie tak. Grube. A to znowu kukurydza. Takie wiesz, ekstra pokosy. Kukurydza i kukurydza wszędzie. O, znowu kukurydza. A tu już pokosi i zaorą. Po to rybkę zrobił. Mhm. Tu go zebrał. A jeszcze po to rybki nie robił. O, kawałek skłosił resztę. Nie dochodzi. Już zaraz jest tykocie. Coś takiego, tak. Kuliczka. Dla krówek. No to tam będą to i to je przecież. Tykocie. To tam będą to i to je, co wy tam. Jak zaczniecie teraz po polach chodzić, to rolnicy was pogonią. Już jest tablica, tak. O, już to jest tykocie. Ja mówię, że tykocie. Tak. O, kościół. Ale maluszki jakie kościół. Bo to, ale to nie, bo to jest taki mały na cmentarzu. To jest kapliczka chyba cmentarna, Krzysiek, wiesz? Nie, kościół. Pogrzebowy. Kościół. Czekaj, czekaj, czekaj. I teraz... Jak tu jechać? To jest jeszcze drugi. Nie, tylko gdzie ten festyn? W centrum pewnie. Tu jest jeszcze, tak, tu jest duży kościół, bo jest klasztor kiedyś tak? Był, no. To kiedyś Tykocin był... A ty wiesz, że jeden człowiek, nie wiem czy to prawda, był niedawno widz z tego Świupraśna. Tak. I w tym cerkwi tak. Ukazała się Matka Boska. W Supraślu?
Tak? Nie słyszałem. Kiedy? Oho, ile? Ile samochodów widzisz? No. Na pewno nie dojedziemy tam. To ja cię gdzieś, Krzysiek, mogę, wiesz, najbliżej i poszukam miejsca i wrócę do ciebie, czy co, żebyś ty nie musiał z tak daleka. Nie, tam gdzieś, tam będziemy szukać. Trzeba by ci tą kartę załatwić, kurna, wiesz, taką, tą, na inwalidzką, taką, na rentę czy coś, że wtedy można parkować za darmo na różnych miejscach tam takich, byśmy mogli podjeżdżać wtedy. To jest w ogóle zabytkowe miasteczko, dlatego tu jest bruk na ulicach. Nie wiem. Miasta, no. O, tu już jakaś policja. Sofa? To nie można chyba. W prawo skręcę? To nie można. Tutaj, tak? Tam nie można już dalej jechać. Trzeba tutaj gdzieś miejsce do parkowania poszukać. Trzeba iść? No, daleko. Jak to może lewo? Nawet tam. W lewo? Nie może tak ciekawo iść. No co ty? Oszalałeś? Ale czekaj, tu nie. Musi być. Najlepsze co może być. Może w tamtej stronie. Nie spróbujemy. Taka gwiazda. Dobra, nie ciągnąłem. To jest skrajna opłata, żeby gwiazda musiał się męczyć. Czekaj. Światła! Ty, a może to jednokierunkowa jest? Dawaj, jedź! Nie, Krzysiek, a jak to jest jednokierunkowa, to... Jedź! Przepraszam? A to jest ulica jednokierunkowa? O cholera, tak? I to my pod prąd jedziemy pewnie? O kurczę. Ale teraz można jechać. Nie, po nie można. Nie można, ty dobrze wiesz. Ale on mówi, że można jechać. Nie, nie, do policjanta jeszcze nawet zaraz tam radzą. On jest słaby, rozumiesz? Jest, wiesz... Zaraz zapytamy się u tamtych policjantów. Nie, to zaraz mandata nam radzą, że żeśmy jechali. A zobacz, pan... Halo! Ta jednokierunkowa ulica podobno jest, nie można jechać. Wie pan? Jednokierunkowa ulica, nie można jechać w tą stronę. Kto mówił? Tak? A tu pan jedzie, to ja za panem będę jechać. Jak można, to można. Dlatego mówię, gwiazda dobrze mówi, jedziemy i tyle. Ty, żebyście wiedzieli, czy się dobrze mówił. Ale nie, bezpiecznie jechać za kimś, bo w razie czego to wszystko na niego zwalimy, wiesz. Ale wiesz, powiemy, że on, gwiazda miał rację. Powiemy, że on nas błąd wprowadzi. Jak nie jak? Koniec. Szytam. Tak czy nie? No tylko właśnie. Tam nie będzie się zaparkować słaby. Znowu zaraz. Będzie. No właśnie. Tak myślisz, Krzysiek? Będzie. Trzeba liczyć się z jego zdaniem. Krzysiek ma intuicję czasami. Krzysiek mówi tak, tak może być. Jedziemy pod prąd, ale jedziemy. Wiem, że Krzysiek tu dalej. Zawsze ja wierzyłem w Krzysia, że Krzysiek. O. Nie wiem, czy my się miniemy z panem. Zawsze możemy. No tutaj się chyba już nie miniemy. Nie może nigdy sprzeciwiać się gwiazdom, które są show biznes, ogólnie telewizja. Się robi ciasno. Oni mają rację, oni mają pierwszeństwo. Się dobrze powiedział. Nie można. No to tu jest ten festyn, to trzeba teraz gdzieś zaparkować. Gdzieś w prawo musimy chyba odbić. Radio jest. Jest. Straż pożarny jest. No. Chodź. Światło. Słońce razi, nie? No. Pod słońce ciężko patrzeć. No teraz czekaj. Załóżmy, jak policja. Nas, żeby nie wiem, czy zielono wie.
A to ja, ten pan z motocyklu nam powiedział, że tam policja stała i że to objazd jest. Że tędy? Tak, z tamtej strony. Tak. No. Ciekawe, bo my nic o tym nie wiemy. Dobra. Nie, a naprawdę nie. Nie, serio. A tu gdzieś jest, zaparkować? Nie, niestety nie ma tutaj. No dobra. Proszę w lewo i tam 300 metrów dalej. W lewo, dobrze, dziękujemy. Oto to Morawiecki przemawiał właśnie. To premier przemawiał? No. Witam Kononowicza. Witam, jak zdrówko. A dobrze. Ej, włączaj. Lusterko nie powiem nam. Ja przepraszam, nie chciałem. My musimy jechać gdzieś miejsce do parkowania. Dobra, trzymajcie tak, się. Na razie. Krzysiu. Boją. Już cię rozpoznają. No ja nie mogę, no. O, to samochód może być Morawiecki. No, patrzę, że nie dają ci spokoju. Męczy ci to, Krzysiu, czy nie, czasami? Że nie dają ci spokoju. Kurczę, żeby tu można było zaparkować. Czy tak pozytywnie było? Dawaj parkuj. Ło. U tego. No, sam bym chciał być tak sławny jak ty. Dawaj tu, ło. Ale nie mam takiego przekazu. Do społeczeństwa. Sławny, jedziemy ze sławą. Dobra. Dobra. Gaś. No czekaj, czekaj, ja szyby jeszcze muszę pozamykać. A. Idziemy na spotkanie z premierem.